Witam. Minęły 2 miesiące od mojej ostatniej wizyty na TAT. Pojawiły się informacje, że w końcu coś ruszyło się z wiaduktem. Od jakiegoś czasu kręcą się tam pracownicy. Sprawdźmy na własne oczy. Z widocznych nowości prawy pas podjazdu ma ułożone tory i został wybetonowany. Natomiast na samym wiadukcie nie widać żadnych zmian. Zjazd z wiaduktu był już wybetonowany wcześniej. Na kolejnym odcinku, aż po wiadukt kolejowy, nie ma żadnych zmian. Zauważyłem tylko 2 ekipy zajmujące się zielenią. Zmiany zaczynają się tutaj. Między wiaduktem kolejowym a wiaduktem obwodnicy torowisko zostało wybetonowane. Za wiaduktem brakujące fragmenty kostki zostały ułożone. Od skrzyżowania z Nowodworską aż po Gubińską 2 odcinki torowiska wzbogaciły się o warstwę bitumiczną. Nie jest to jeszcze finalny beton, ale jesteśmy już bliżej. Również asfalt pojawił się na długim odcinku przed Rogowską, a sama końcówka zmieniła się z wiszących w powietrzu torów na etap wyasfaltowania. Widać, że ciągnięte są tam teraz instalacje. Sam początek Rogowskiej również się zmienił. W wykopie ułożone zostały nowe tory. Postępy jak na 2 miesiące nie są znaczne, ale widać, że coś się w końcu dzieje. Dużo do finiszu tego etapu nie trzeba. Miejmy nadzieję, że kluczowy wiadukt zostanie dokończony i będzie mógł być oddany mimo problemów. Do zobaczenia.